Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że po raz trzeci gościmy wspólnie z Państwem na konwencie i że mam tę przyjemność opowiedzieć o rankingu gmin województwa lubuskiego i o metodologii i o idei rankingu, jak to i z kim robimy. Ranking województwa lubuskiego przygotowany jest przez nas po raz trzeci. I jest on realizowany w partnerstwie dwóch głównych organizacji, czyli Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której metodologia tego rankingu powstała 14 lat temu w województwie małopolskim. Była przygotowana przez ekspertów fundacji, naszych pracowników, ale również ekspertów Urzędu Statystycznego Małopolskiego. I te wskaźniki, które zostały przyjęte wtedy przekrojowe, jest ich aż 16, są bazą tego rankingu przez cały czas w tamtym województwie i powoli ranking przez działalność fundacji we wszystkich województwach naszego kraju jest realizowany w tej chwili wszędzie. W tym roku jesteśmy po raz kolejny, ogłaszamy wyniki w kolejnych województwach. W styczniu jeszcze zostały nam wyniki w województwie opolskim i wielkopolskim, a tak we wszystkich miastach wojewódzkich i we wszystkich regionach ten ranking został przeprowadzony. My jesteśmy organizatorami. Pani dyrektor, ja przepraszam, że tak w słowo wejdę. Można na chwileczkę cofnąć jeszcze ten slajd pierwszy. Zobaczcie Państwo, ilu partnerów bierze udział w tym rankingu. To jest chyba bardzo ważne, że udało się skupić wiele podmiotów do tego, by w tym rankingu były albo objęły patronatem, albo właśnie uczestniczyły. Tak, przepraszam, że tak się... My bardzo szeroko prosimy o patronat, też promując i pokazując metodologię. Pierwszym adresem, do którego zwracamy się o patronat i zawsze się zwracaliśmy, jest Urząd Marszałkowski, ponieważ to Urząd Marszałkowski swoimi instrumentami, narzędziami, środkami finansowymi wpływa na rozwój regionu. I tam też można wykuwać rozwój i przyszłość naszego województwa, też kierunki tego rozwoju i też środki, z których Państwo korzystacie. Oczywiście zawsze prosimy również o patronat wojewodę. W tym roku uzyskaliśmy patronat wojewody lubuskiego, za co serdecznie dziękujemy. Chcemy być z Państwem i dla Państwa, dlatego w naturalny sposób patronat środowiskowy to Państwa zrzeszenie w naturalny sposób, za co serdecznie dziękujemy i za tą wspaniałą współpracę, ale najniżej chylę czoło dla Urzędu Statystycznego, który jest partnerem merytorycznym realizacji rankingu, dlatego że w rankingu naszym nie ma żadnej kapituły, nie ma grupy honorowej, która te nagrody przyznaje. Natomiast przyglądamy się statystyce, 16 wskaźnikom, o czym za chwilę, w sposób bardzo przekrojowy, bo w wielu przypadkach te wskaźniki są brane z 3 ostatnich lat jako średnia. Również staramy się, aby ranking żył, aby była nad nim dyskusja, aby był też inspiracją. Dlatego bardzo się cieszymy, że nasze media lokalne, ale i ogólnopolskie piszą o rankingu. Dlatego dziś z nami TVP3 Gorzów, która przygotowuje materiał, Radio Zachód, Gazeta Lubuska, która dzisiaj również opublikowała bezpłatnie również informacje o rankingu. W tym roku chcieliśmy się skupić na tych bardzo pozytywnych kwestiach i pokazać jak największą grupę gmin, samorządów, które w różnych wskaźnikach, w różnych przestrzeniach znajdują się w górnych lokatach. Dlatego będziecie mogli Państwo zerknąć. W tym roku nie otrzymaliśmy bezpłatnych egzemplarzy dla wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, ale w Lubuskiej jest to dzisiaj opublikowane. Dlatego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że będzie to dyskusja i inspiracja. Wiemy, że takie dyskusje są prowadzone. Tutaj przewinę może. Wskaźniki. Jest ich 16 i chciałabym je przypomnieć, bo bardzo często Państwo się pytacie też, na jakiej podstawie, z czego to wynika, co bardziej punktujemy.
Wskaźników jest 16. Te, które od początku są punktowane bardziej, to te, które mówią o dochodach własnych gminy na jednego mieszkańca z ostatnich 3 lat, to również wskaźnik dotyczący pozyskiwania środków zewnętrznych z ostatnich 3 lat, ale to również informacja o tym, ile nowych podmiotów gospodarczych zostało zarejestrowanych w Państwa gminach. Pozostałe wskaźniki mają taką samą wagę punktową i jest to ta wypadkowa, która na końcu daje nam lokatę w samym rankingu. Wszystkie wskaźniki, wszystkie tabele są opublikowane na naszej stronie internetowej, również z poprzednich 2 lat. Można się przyglądać, zaglądać, porównywać, inspirować. Co roku po tym, jak współpracujemy w praktycznie wszystkich województwach z partnerami w Urzędzie Statystycznym, ale również dyskutujemy z Państwem, pojawiają się również różne uwagi dotyczące samych wskaźników. Czy takie, czy inne? Czy zmienić, czy zrobić coś innego? Decyzja za każdym razem po wielu dyskusjach jednak zostawała przy tym, aby pozostawić wskaźniki, dlatego że to powoduje, że można ranking porównywać rok do roku i dodatkowo przez to, że jest on przyjmowany w całym kraju, we wszystkich województwach tak samo, no może poza jednym wyjątkiem, województwem śląskim, tylko z tego względu, że tam jest bardzo dużo miast dużych i tam są jakby klasyfikacja dla miast do 20 tysięcy i powyżej 20 tysięcy, natomiast we wszystkich innych regionach jest jakby dokładnie tak samo przyjęta ta kwestia. Chcieliśmy, aby można było zerknąć na swój samorząd i swoją gminę w kontekście tego regionu, w którym jesteśmy i w którym funkcjonujemy. W skali ogólnopolskiej gdzie snikniemy wśród blisko 2,5 tysiąca gmin, które funkcjonują w całym kraju. Wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, bo to Państwa ogromna praca. Pokusiłam się również o zestawienie tego, jak ranking funkcjonuje, jak on się zmienia na przestrzeni. Tutaj jest porównanie tego, jak wyglądały wyniki w tym roku i w ubiegłym, ile samorządów zmieniło swoją pozycję i w skali całego województwa, w powiecie, ale również w poszczególnych kategoriach, czyli gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Kategorie, w ramach których przyznaliśmy nagrody, to tak jak i poprzednio, chcielibyśmy wyróżnić w tej kategorii generalnej lidera województwa wśród gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich, ale również dzięki temu, że ranking jest robiony kolejny raz, też możemy zerknąć, kto przeskoczył jakby swoją pozycję najbardziej w stosunku do roku ubiegłego. Idea rankingu od początku była taka, żeby absolutnie Państwa, podkreślać Państwa ciężką pracę, złożyć też niski ukłon temu, ale też by ranking był inspiracją do tego, by można było dyskutować o nim, zerkać, spojrzeć, co u sąsiada jest może lepiej, może wyżej, może można podpatrzeć. I też jak zerkniecie sobie Państwo do tych tabel, do czego bardzo serdecznie zachęcam, to też zobaczycie, że te gminy, które są na szczycie w poszczególnych kategoriach, nie zawsze we wszystkich wskaźnikach zajmują te czołowe miejsca. Ranking jest rzeczywiście wypadkową ogromnej ilości danych świadczących o Państwa gminach, o tym, w jaki sposób i z danych dotyczących finansów, czy choćby z egzaminów ósmoklasistów zerkamy na nie. Jesteśmy w pięknej Wschowie, więc przed nami powiat wschowski. Zapraszamy bardzo serdecznie w pierwsze miejsce pan Sława i zapraszamy serdecznie pana burmistrza Cezarego Sagrapułę.
Witamy serdecznie. Na drugim miejscu Pskowa Królewska. Zapraszamy pana burmistrza Konrada Antkowiaka. Na trzecim miejscu Szlichtyngowa. Zapraszamy serdecznie panią burmistrz Jolantę Wielkus. Wielkie brawa.